Po raz szósty spotkali się w hali na osiedlu Jeziorna piłkarze uczestniczący w rozgrywkach Ełckiej Ligi Piłki Nożnej Halowej. Szósta kolejka obfitowała w bramki, a najwięcej, bo aż 9 goli padło w oglądanym spotkaniu, w którym ekipa Elektryka w niebieskich strojach pokonała 9-0 Autonaprawę Kalinowo. Przed meczem nikt nie spodziewał się tak jednostronnego widowiska, zwłaszcza że w drużynie z Kalinowa gra najskuteczniejszy do tej pory zawodnik ligi Piotr Galicki. Najwięcej 3 gole w łatwo wygranym pojedynku zdobył Marcin Petelski. Nie powiedziałbym, że tak łatwo było, bo wszystkie drużyny są bardzo teraz silne. Akurat nam dobry mecz wyszedł, wszyscy biegaliśmy, o to chodzi, bo w ostatnich meczach było różnie, było kiepsko. Bardzo się cieszymy. Wszystko jest w porządku, mamy nadzieję, że będzie tak szło dalej. Niektórzy obserwatorzy rozgrywek halowych chcieliby, aby Marcin Petelski ponownie założył koszulkę Ełckiego Mazura i zaprezentował się także w meczach ligowych. Ile jest prawdy w powrocie tego piłkarza do rozgrywek na trawie? Nie ma nic z tym żadnej prawdy. Pierwsze trzeba było zrobić operację, cały czas mam zepsute kolano po prostu. I gram po gram, nie daję z siebie tak jakby wszystkiego, nawet na hali. A żeby grać już na poważnie, to trzeba jednak 100% poświęcić. 8 bramek padło w tym spotkaniu. Grający w czerwonych strojach Ełccy policjanci zmierzyli się z faworyzowaną Roną 03. Faworyci nie zawiedli i wygrali 8-2, a duży wkład w zwycięstwo miał przeżywający drugą młodość Andrzej Cybulko. Najpierw wsparł swój zespół grą w polu i zdobył nawet gola, a później stanął w bramce. Powiem szczerze, że w bramce się najlepiej mi grało, bo mogłem mi pobronić i włączyć się i dla kolegi dograć, który strzelił bramkę jako asysta, sobie zapracowałem. Wszystko wskazuje na to, że były piłkarz, a obecnie działacz Mazura jeszcze w rozgrywkach halowych wystąpi. Na dodatek do gry w hali ma zachęcić innych piłkarskich weteranów. No kto wie, jest też trochę kolegów, właśnie oldboi, którzy systematycznie ćwiczą, trenują. Kto wie, czy Rona nie skorzysta jeszcze z kolegów moich. W innych meczach Ełckiej Ligi Piłki Nożnej Halowej zanotowano następujące rezultaty. W tabeli na prowadzeniu z kompletem zwycięstw Galacticos oraz Dartych na kolejnych miejscach Transboot, Porta System i Devils.